Robert Kupisz zadebiutował w marcu tego roku. Jego pierwszy pokaz oceniany był jako rewolucyjny i nietypowy. Zobaczmy, czym zaskoczy tym razem. Niektóre gwiazdy nosiły ubrania z najnowszej kolekcji Roberta Kupisza jeszcze przed pokazem. Zobaczmy, co o nich sądzą. No ja w ogóle się przyjaźnię z Robertem od ponad 10 lat i prawdę mówiąc teraz zaczął robić jakiś czas temu modę i ta moda jest też tak dla mnie, jest mi tak bliska jak ta nasza przyjaźń. Bardzo często chodzę w jego ubraniach, co zresztą widać. Dzisiaj też mam jego sukienkę i zakładam to zawsze z przyjemnością, czuję się w tym super. Ja rzeczywiście już troszkę wiem, jak to będzie wyglądało, ale bardzo polecam, a bardzo chętnie powiem coś więcej, ale będzie wspaniale. Robert jest genialnym projektantem i bardzo się cieszę, że wreszcie zabrał się za coś, co wiadomo było zawsze, że będzie robił po prostu świetnie. Te jego ubrania, to co ja w nich bardzo lubię, to że oprócz tego, że to jest moda i że to jest piękna estetyka, to że one wychodzą poza pewne ramy, że to nie jest tylko estetyczne, że to, co zobaczymy dzisiaj w kolekcji, to na pewno będzie głos zabrany w jakiejś sprawie, a nie tylko i wyłącznie po prostu ciuchy. Jestem zaskoczony, aczkolwiek tych orzełków spodziewałem się, bo one gdzieś tam wcześniej przeciekły. Inspiracja i sama forma przedstawienia kolekcji dosyć wzruszająca, bo no wiadomo, że wiąże się to z naszą przeszłością, która była dosyć trudna i ważna. Każdą rzecz chciałabym założyć. Podobał mi się element patriotyzmu, zarówno w oprawie muzycznej, jak i na wybiegu. Doskonałe materiały, prześliczne modelki, prześliczni modele. I inny pokaz niż wszystkie inne, naprawdę, bardzo oryginalny. Te łyżeczki wplecione tutaj we włosy dziewczyn, to dodawało dużo uroku, smaku. Mi się strasznie podobała ta spódnica, która miała te orzełki na dole i w ogóle chyba dzięki tym orzełkom możemy czuć się jakoś tak zintegrowani z tą kolekcją i czujemy, że ona jest naprawdę nasza. Kiedy podchodziły modelki, modele z bliska, bo widać jak piękne to są materiały, jak piękne faktury, ale jednocześnie właśnie taka sentymentalna aura, coś bardzo wzruszającego. Przyznam szczerze, że było parę rzeczy, które chciałabym sobie zakupić do własnej szafy. Moda wraca do przeszłości, do natury, bo te rzeczy wyglądają jakby były zrobione trochę z worka jakiegoś materiału nieobrobionego, więc bardzo mi się podoba taki eko, taki naturalny look. Parę kreacji mi się spodobało, aczkolwiek nie jestem tak mega zachwycona pokazem, jak myślałam, że będę. To jest kwestia gustu, tylko i wyłącznie. To wszystko jakby ma sens i to jest najważniejsze, że to nie jest wszystko mechaniczne, matematyczne, podobne do czegokolwiek. To jest oryginalne tylko jego. No i strzelił dla mnie z orzełkiem w 100%. Ja myślę, że to był tylko pretekst i pomysł na opakowanie, a cała reszta to są smaczki, które pojawiają się w modzie w tym sezonie, bo to są podkolanówki, które są fantastyczne. Zarówno w postaci męskiej, jak i damskiej. To są wszystkie oversize'y, które ja osobiście kocham i uwielbiam. Gwiazdy wypowiadają się o kolekcji Roberta Kupisza w samych superlatywach. Zobaczmy, co do powiedzenia o swoich ubraniach ma sam projektant. Naprawdę myśmy nie mieli podczas powstania jakichś mundurów, tylko każdy sobie przygotował z tego, co miał w domu, czyli koszula biała już z jakąś przepaską była mundurem, ciemne spodnie,
jakieś części munduru harcerskiego, różne rzeczy, mundury znalezione, wielkie płaszcze wojskowe. Nie było takiego dosłownego, natomiast też robią takie współczesne elementy, czyli te t-shirty flagowe, takie szerokie, ale nie chciałem dosłownie robić biało-czerwonych, ale te kolory były złamane, czyli był brąz szarością na przykład, czyli symbolizowały taką trochę już zniszczoną flagę. Ale ponieważ ta granica była bardzo bliska do przekroczenia, więc uważałem bardzo na to, żeby nie zrobić po prostu akademii szkolnej. I wydaje mi się, że są takie rzeczy, z których powinniśmy być dumni i ja jestem dumny z tego, że jestem Polakiem i te symbole są mi bliskie. Ja uważam, że nie należy się ich wstydzić ani wypierać, ani historii, ani polskości, bo rodzimy się w tym kraju i nie zmieniamy już tego.